Okej. Okay. Dzień dobry Państwu. Raz, dwa, trzy. Jacek Pożycki, gościox.pl, Martyna Pogorzelczyk i Mateusz Kluba i zespół Dreamlight. Dzisiaj gościmy Dreamlight. Powiedzcie, skąd ta nazwa? Może zacznę tak. Miałem zacząć inaczej, ale zapytam o nazwę, skoro ją wymieniłem. Okej, okay, to może ja się przywitam. Witam wszystkich. I teraz tak. Skąd wzięła się nazwa naszego zespołu Dreamlight? No więc to są dwa wyrazy, Dream i Light. Dream po angielsku to znaczy marzyć, marzenia, a light to światło. I stwierdziliśmy, że połączymy takie dwa bardzo przyjemne wyrazy, które świadczą o tym, że jesteśmy marzycielami idącymi w stronę światła, którzy chcą wydobyć trochę radości z tego, co potrafimy zrobić, jeżeli chodzi o muzykę. Tak, Mateuszu, zgadzasz się? Tak, tak, z pewnością. Ten projekt to jest to, co zawsze chcieliśmy zrobić. To są nasze marzenia, nasza droga do marzeń i wszystko. Ja jestem oświetlony sztucznym światłem pod sztuczną palmą. Cieszę się, że możemy się spotkać tak online. Martyna, ty wiem, że w Cieszynie też coś robiłaś swego czasu. Tak, ja w liceum śpiewałam w chórze, a w Cieszynie jest organizowany finał wspaniałego konkursu imienia profesora Józefa Świdra. No więc bywałam w Cieszynie wiele razy, a jest to wspaniałe miasto, więc dobrze je wspominam. O, a Mateuszu, ty jesteś często bywalcem naszego regionu, bo zaraz powiem, skąd jesteście, tak w ogóle, gdzie teraz mieszkacie? A tak zapytam, czy Mateusz zna Cieszyn, Skoczów albo jakieś inne miejscowości w naszym regionie, Ustroń, Goleszów? No, to z pewnością tak. No, znam te wszystkie rejony, ale często bywam w Skoczowie. O. Jako tylko, ponieważ w Skoczowie mieszka moja dziewczyna obecnie. O, proszę. Dobrze, to w takim razie zaraz się połączymy z twoją dziewczyną. Będzie tutaj czwartym ogniwem i sprawdzimy, czy to, co o niej mówisz, to prawda i to, co ona o tobie mówi. Czy ty wiesz? Dobrze. Dobrze. A tak na poważnie, słuchajcie, chciałbym trochę o muzyce, bo to jest muzyka elektroniczna, tak? To, co tworzycie. Dokładnie tak. To jest taki miks. To jest muzyka elektroniczna, za którą odpowiada Mateusz i on może się o niej wypowiedzieć dokładniej, a za tekst odpowiadam ja. Z mojej strony są to teksty odrobinę poetyckie, dlatego że ja zawsze bardzo lubiłam poezję śpiewaną. Dlatego to jest taki miks dwóch gatunków, coś nowego, coś świeżego na rynku muzycznym, moim zdaniem. Mhm. Tak, bardzo niespotykany miks, bo w sumie poezja i muzyka taka elektroniczna to chyba bardzo, bardzo rzadko występuje. Mhm. Mateuszu, a skąd czerpiesz ty inspirację, jeżeli chodzi o muzykę? Jak to w ogóle wyszło, że się spotkaliście i połączyliście siły w tym muzycznym projekcie? Jakim jest Dreamlight? Generalnie to od zawsze znaliśmy się z Martyną poprzez naszego menedżera Pawła. Mieliśmy tam różne projekty muzyczne, ale chcielibyśmy zrobić coś razem, dlatego powstała ten zespół. Jeśli chodzi o inspiracje muzyczne, to inspiruje mnie wszystko, co wokół mnie otacza, ale jeśli chodzi o wykonawcę, to inspiruje mnie główny DJ, były DJ Avicii. Dla mnie jest niesamowity. I nagraliście płytę. Tak. Nagraliśmy płytę. Można ją usłyszeć gdzie? W internecie? Czy można ją kupić? Jak to wygląda? O, jest wiele opcji. Można ją tak usłyszeć na wszystkich portalach streamingowych. Można kilka piosenek posłuchać na YouTubie. Zapraszamy również do zakupu naszej płyty. Są różne opcje. Albo w formie elektronicznej, na przykład przez jakieś tam strony typu Empik. Albo można do nas napisać na fanpage i my wtedy wyślemy taką prawdziwą, realną, fizyczną płytkę, jeżeli ktoś jest fanem takiego typu płyt fizycznych. Aha. Okej. Okay. Czyli odsyłamy Państwa, wszystkich widzów, do w ogóle zapoznania się ze stroną. Jesteście też na Facebooku, to jest Dreamlight. Macie kilka kawałków na YouTubie, ale można się z Wami skontaktować i parę utworów możecie po prostu wysłać ludziom. Możemy wysłać płytę całą w formie fizycznej, dokładnie. Mhm. A co z koncertami teraz, w tym czasie pandemii? No, jak wiadomo, raczej teraz nie ma koncertów, jeżeli chodzi o takie prawdziwe koncerty w jakichś klubach czy na scenach, aczkolwiek próbujemy jakoś sobie z tym poradzić i będziemy mieć koncert 22 maja, to będzie koncert online. O. Wszystkich zapraszamy bardzo serdecznie i będzie on na naszym fanpage'u, będzie też na fanpage'u
Domu Kultury w Chwałowicach, który tak jakby organizuje ten nasz koncert online. I nagraliście też niedawno teledysk, widziałem, taki teledysk w domu. Każdy z was był w swoim domu, czy mieszkacie razem, czy jak to wygląda? Każdy był w swoim domu oczywiście, bo teraz jakby to jest na czasie. Tak, tak. I w sumie teledysk można zobaczyć na YouTubie, jest dostępny? Nie, jest na waszej stronie. Jest dostępny, tak, tak, jest to dostępny na naszej stronie facebookowej. Jeśli wpiszecie Dream Live na Facebooku, to wszystko wam się wyświetli. A jak spędzacie czas w trakcie tej społecznej izolacji przymusowej? U mnie na przykład nie ma problemu z zagospodarowaniem sobie czasu, bo jestem na trzecim roku studiów i muszę skończyć pisać swoją pracę licencjacką, więc mam co robić. A jeżeli chodzi o takie bardziej przyjemne rzeczy, no to oczywistym jest to, że próbuję pisać jakieś teksty, nie wiem, rozwijać się może bardziej, rozwijać siebie samą, skoro mam już na to teraz dużo czasu. Aha. A ty, Mateuszu, co robisz? Ja również studiuję na czwartym roku. Studiuję muzykę klasyczną, nie elektroniczną, klasyczną. Wiadomo, są też wykłady online, lekcje online z instrumentu. A poza tym, poza muzyką, lubię czytać książki. Lubię teraz, w tym momencie, jakby jak są łagodzone te obostrzenia związane z pandemią, lubię bardzo... To już nie zakładasz dwóch masek, tylko jedną, jak wychodzisz. Tak, tak, dokładnie jedną. Martyna, a ty o czym piszesz tę pracę swoją licencjacką? Oj, to jest bardzo długi temat. Ja studiuję filologię włoską i angielską, piszę swoją pracę licencjacką z języka włoskiego na temat pewnej książki i piszę o przestrzeni w książce. Jest to takie ciekawe dla osób, które się tym interesują, to na pewno. Tak, tak, na pewno twoi rodzice również przeczytają pracę i jeszcze kilka innych znajomych. Może ewentualnie, jeżeli umiem czytać po włosku, chociaż to się raczej rzadko zdarza. A, czyli to będzie praca po włosku, aha, okej. Okay. Tak, tak. Dobrze. Ja po włosku znam tylko Buongiorno i La Chante mi cantare, tak? Chyba tak, tak, dokładnie. I to wszystko, co... I pizza, i pasta. Taka, bo pasta rybna. A co zrobicie, jak już będziemy mogli tak swobodnie się poruszać i jak wyjdziemy z tej całej kwarantanny i okaże się, że choroba nam już tak bardzo nie grozi, jak teraz? Macie jakieś plany na siebie? Ja na pewno pójdę na jakąś imprezę, bo dawno nie imprezowałem i jest mi z tego naprawdę bardzo szkoda, ale no niestety sytuacja taka dzisiaj wymaga. No ale miejmy nadzieję, że to się szybko skończy i... No tak. Będzie dobrze. Każdy ma taką nadzieję. Martyna, a ty co będziesz robić, jak wyjdziemy z tej izolacji? Pójdę do pracy. Tęsknię za swoją pracą pierwszy raz w życiu. Ale no, ja pracuję w restauracji tak dodatkowo, no i tęsknię za tym mimo wszystko. A, no tak. No i na pewno będziecie grali koncerty. No to jest oczywiste. Tak, czego wam życzę. Miejmy nadzieję, że spotkamy się na takim jednym z koncertów. Słuchajcie, ja w takim razie, bo czas programu jest ograniczony, na pewno chciałbym jeszcze, żebyśmy zobaczyli albo teledysk, albo wysłuchali piosenki, więc póki co, chyba że macie jakieś przesłanie do wszystkich, którzy tak siedzą i zastanawiają się, jak długo to jeszcze potrwa, to możecie zabrać głos, albo możecie sobie w międzyczasie też zadać jakieś pytanie. Ja nie chcę przedłużać, bo zobaczymy, po prostu usłyszymy waszą muzykę, odsyłamy państwa do strony internetowej, odsyłamy do Facebooka. Tak, możecie przypomnieć jeszcze raz, gdzie was znajdziemy? No na wszystkich portalach streamingowych, takich jak, nie wiem, Apple Music albo Spotify, jak się wpisze naszą nazwę Dreamlight, to powinna wyskoczyć taka niebieska ikonka, bo niebieski jest naszym kolorem przewodnim póki co. Więc można sobie kliknąć, odsłuchać tam piosenki. No i na Facebooku też mamy fanpage Dreamlight, który jest aktualizowany. I jeszcze Instagram, o, też można sobie zobaczyć. A jak rodzice reagują na to, co robicie? To znaczy na wasze muzyczne poczynania? No u mnie moi rodzice mnie bardzo wspierają. Są praktycznie na każdym koncercie, bo ja już od dawna śpiewam i tak jakby w sumie dzięki nim, bo to oni mnie zaprowadzili na lekcje śpiewu, jak zobaczyli, że się chociaż trochę nadaje do tego, więc są na pewno dużym wsparciem. A Mateusz, twoi?
Wiadomo, u mnie też również duże wsparcie, ponieważ dziadek, którego nie poznałem, nie miałem okazji poznać, też chciał kiedyś zostać muzykiem i prawdę mówiąc, mam to w genach. I bardzo mnie wspierają rodzice w tym, co robię, bardzo mi kibicują i wierzą, że uda mi się każde postanowienie spełnić. Super, no to ja też mam nadzieję, że się wszystko uda i każde postanowienie, jakie sobie tam zaplanujesz, się spełni. Martyna, jeszcze zapytam cię o teksty, bo to jest takie ciekawe, najpierw Mateusz ci wysyła muzykę i ty próbujesz do tego stworzyć tekst, czy jest na odwrót? Najpierw później Mateusz coś próbuje zagrać. Najpierw Mateusz tworzy muzykę, wysyła mi tą muzykę, potem oczywiście razem tam nad nią myślimy, czy nam się wszystko podoba, bo jednak to jest bardzo ciężkie, żeby się dogadać w zespole, jak każdy ma swoją wizję, ale na razie nam się udaje to bardzo, bardzo dobrze, wręcz znakomicie. No i ja potem do tego staram się napisać tekst. I zazwyczaj to wygląda tak, że po prostu słucham piosenki, próbuję się w nią wczuć, wyobrazić sobie, co Mateusz chce tą muzyką przekazać i chociaż odrobinę się do niego dostosować, żebyśmy razem mogli jakiś jeden wspólny, ważny przekaz zbudować. Mhm. Tak, jak się słucha tych tekstów, to faktycznie jest tam ważny przekaz. On jest czasami ukryty i nie jest podany tak po prostu wprost, ale myślę, że to jest ta siła tych tekstów, bo piszesz o różnych emocjach. Ja myślę, że każdy, kto to słucha i jakby postara się zrozumieć ten tekst, znajdzie w nim coś dla siebie tak naprawdę, bo ja też tak mam, że jak słucham utworów innych artystów, rozumiem je inaczej niż niektórzy moi znajomi, inaczej odbieram to znaczenie, więc myślę, że to jest kwestia indywidualna. Mhm. Słuchajcie, bo dla mnie sztuka ma też taki sens, jeżeli dodaje mi tak w swoim, moim życiu trochę siły. A co wam dodaje siły? Tak, nie mówię tylko o tej sytuacji, którą mamy teraz, ale w ogóle taką siłę, która motywuje nas, inspiruje i jakoś pociąga do działania. Czy macie coś takiego, co daje wam siłę? Znaczy dla mnie to, co mi daje siłę, to wizualizacja. Wizualizacja swoich marzeń każdego dnia. Kiedyś czytałem taki wywiad, który był z gitarzystą Steve'em Vai'em. To jest niesamowity gitarzysta, nie wiem, czy kojarzysz, ale to jest niesamowity gitarzysta, chyba najpopularniejszy wśród gitarzystów na świecie, virtuos. I no bardzo, bardzo fajnie gra. I on kiedyś coś takiego powiedział, że jak był młody, to wizualizował sobie jakby swoje cele i swoje cele sobie wizualizował i dążył do tych celów i spełniało mu się to. I dla mnie to też jest ważne, bo kiedy sobie wizualizuję swój cel, mam przed oczami swój cel i do niego dążę. No. No ja słyszałem o tej wizualizacji za sprawą jednego z youtuberów, który sobie tam zwizualizował wywiad, bo to było jego marzenie, ale no nie myślałem, że to może być, że to ma taką siłę. Nigdy nie robiłem czegoś takiego, ale może faktycznie to jest coś ciekawego. A Martyna, co ciebie napędza, albo co jest dla ciebie taką siłą napędową? Co daje? Różne rzeczy, to się kumuluje, ale ogólnie ja raczej jestem pozytywną osobą i każdy taki malutki, drobny sukces napędza mnie do działania. Nawet taki najmniejszy, że nie wiem, chociażby mam dzisiaj wywiad, także to też jest jakby powód do tego, żeby się cieszyć i żeby działać dalej. Tak, ja wam bardzo dziękuję za to spotkanie online. Jesteście takim pierwszym zespołem, pierwszymi gośćmi, którzy w ten sposób ze mną rozmawiają. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Martyna Pogorzelczyk i Mateusz Kluba i zespół Dreamlight. I w takim razie zapraszamy Państwa do odsłuchania wszystkich kawałków i do wizualizowania sobie tych koncertów, które miejmy nadzieję nadejdą i będziemy mogli w nich uczestniczyć nie tylko jako widzowie, ale też artyści, że będą po prostu mogli w nich grać. No to bardzo dziękuję i teraz wielka próba techniczna, ponieważ muszę zakończyć spotkanie, czyli przyciskam guzik, a do zobaczenia w takim razie w następnym odcinku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.